No siema, witajcie. Słuchajcie, zostało nam jeszcze 3 fazy ekspedycji. 3., 4., 5. A czas ucieka. Na chwilę obecną do ukończenia ekspedycji pozostało nam 6 dni, więc wypadałoby się ostro wziąć do roboty. Także lecimy. Wykop zakopane przedmioty. Najłatwiej zrobić to używając po prostu skanera, nie? Także namierzamy skanerem i lecimy w odpowiednie miejsce, bez kombinacji, bez cudowania. No i pierwszy punkt mamy dość szybko odhaczony. Teraz musimy wrócić do naszego statku. Niestety będzie punkt, o którym zupełnie zapomniałem. Czyli sfotografuj różne środowiska planetarne, ale to się cofniemy do naszej bazy. Po drodze tam było kilka planet, więc odhaczymy je. Dobra, jesteśmy w naszej pierwszej bazie, mamy misję fotografuj różne środowiska planetarne, czyli spalony, bez atmosfery i zamarznięty. Zerknijmy, czy w tym systemie coś takiego mamy. Mamy zamarzniętą, nasz 33, czyli lecimy. W sumie możemy sobie zrobić trochę ogniw warpowych, ponieważ będą potrzebne nam. Tutaj będzie chyba trochę skakania. No i odpalamy tryb foto. Pierwsza z głowy. Teraz musimy znaleźć spaloną i bez atmosfery. Tutaj nic ciekawego, więc lecimy dalej. Kojarzę, że gdzieś bez atmosfery planeta była na trasie ekspedycji, więc sobie odwiedzimy planety, które już odwiedzałem. Nie będziemy skakać do dalszego punktu ekspedycji, tylko poskaczemy sobie po tych, które są
które były na trasie ekspedycji, nie? Czyli tam, gdzie już byliśmy. Mamy spaloną planetę, więc możemy odhaczyć punkt drugi. Lecimy na Xetebor. Wylądujemy sobie w bazie. Są tu jakieś surowce, więc możemy wykorzystać przy okazji. Pamiętajcie, że jeżeli bierzecie surowce od kogoś z bazy, to wy ich nie tracicie, nie? Znaczy się inaczej, wy je zyskujecie, a on ich nie traci. Tak miało być. Zastanowiłem, co się dzieje. No i kolejną fotę robimy. No i została planeta bez atmosfery. Mamy pszenicę, pszenica potrzebna sprawa. Udało nam się trafić na ostrzową planetę, gdzie jest jeden tylko zwierzaczek. Dzięki czemu udało nam się osiągnąć kamień milowy ksenofil. Piątej fazy. Także mamy odhaczone w piątej fazie dwa punkty. No i co? Wracamy do szukania planety bez atmosfery, nie? I mamy trzecią fotkę. Wystarczyło odnaleźć planetę ze słabą atmosferą i już wszystko gra. Pozostało nam przemycić kontrabandę, także poszukajmy jakiejś pirackiej stacji. Żeby znaleźć układ wyjęty spod prawa, no niestety musimy zainstalować skaner gospodarczy. A żeby to zrobić, musimy mieć odpowiedni schemat. Także lećmy sobie na anomalię, wykupmy schemat skanera gospodarczego i zajmijmy się jego instalacją.
No i kupujemy skaner gospodarczy. Szczęście kosno kablowania mamy. Mikroprocesor. Zaraz zobaczymy, czy możemy zrobić. Zapewne nam by zbrakło metalu chromatycznego. Nie, wystarczy. Także sobie zróbmy nanorurki. I zróbmy sobie 5 procesorów. Dobra, skaner gospodarczy mamy zainstalowany. Także gibamy w kosmos. No i szukamy stacji wyjętej spod prawa, a raczej systemu. Weźmy sobie swobodne odkrywanie. Mamy. Nie wiem, czemu czaszeczka taka malutka była. Myśl zawsze była większa. Może coś się po prostu porąbało, ale powinniśmy być we właściwym układzie. Jest genialnie. Stacja wyjęta spod prawa. Tego właśnie szukaliśmy. Teraz musimy zakupić kontrabandę. Nielegalne towary. Dwa. Jeden. Kurczę, za dużo tych jednostek nie miałem, nie? No mam nadzieję, że nam wystarczy, bo nie chcę za bardzo mi się cofać. Chyba, że mamy coś na... A mamy sporo na sprzedaż, nie? Przecież możemy opędzlować. Weźmy, sprzedajmy. Żywy szlam nie potrzebuje. Gekomiętkę zostawimy. Sześcian możemy spokojnie sprzedać. Dobra, kupmy sobie tak dla pewności więcej nielegalnych towarów.
wydaje mi się, że powinno wystarczyć to, co mamy, ale w razie czego po prostu trzeba będzie powtórzyć, nie? Wrócić tu na stację i zakupić ponownie. Weźmy sobie trasę ekspedycji, żeby od razu być w miarę blisko. I teraz szybciutko spitalamy na stację kosmiczną, żeby czasem jakieś wrogie skanowanie tutaj się nie napatoczyło. Moglibyśmy oczywiście postrzelać do tych meteorytów, ale nie chciałem ryzykować, że trafię stację kosmiczną i kończy się to dość boleśnie, nie? No i lecimy do terminala handlowego. No i sprzedajemy. Kontrabanda, kontrabanda. No dobra. No idealnie, wystarczył jeden lot i mamy zaliczony kamień milowy, także przechodzimy do następnego. Badaj i wytwórz płynny materiał wybuchowy. Wydaje mi się, że nie mamy tej formuły. Nie mamy wszystkich formuł, także musimy polecieć na anomalię i je zakupić. Zaraz się okaże, że niepotrzebnie sprzedałem niektóre rzeczy, nie? Będę trochę niepocieszony. Mamy formułę. Jest potrzebny mordryt i pleśń grzybiczna, czyli będziemy musieli zrobić rękawice hazmat, niestety. No bez tego niestety nie zbierzemy pleśni grzybicznej chyba. Ojdź! Patrzcie, jeszcze niestabilny żel trzeba kupić. Dobrze, że zauważyłem to, nim odlecieliśmy.
No i płynny materiał wybuchowy, nie? Potrzebujemy do niego kwas. Nie pamiętam, czy gdzieś można było kupić kwas, ale myślę, że łatwiej będzie go jednak wytworzyć niż kupić. Weźmiemy sobie, skoczymy po prostu do naszej bazy i tam go sobie wytworzymy. Teoretycznie tutaj mamy informację, żeby utworzyć farmę, nie? W naszej bazie. Nie pamiętam, czy nasion czasem nie sprzedaliśmy. Ale chyba miąż kaktusa nam się udało? Nie, nie udało się nam zabrać, bo nie mieliśmy tej rękawicy hazmat przecież, nie? No i widzicie, jak to jest. Ale miąż kaktusa mamy. No to fart. I kwas potrzebujemy. A żeby zdobyć kwas, potrzebujemy mordryt i pleśń grzybiczną. Mordryt nie jest jakimś dużym problemem, ponieważ wypada on ze zwierzaczków. Dobra, mordryt mamy. Nie lubię zabijać tutaj zwierzaków. A pleśń grzybiczna... Przy odrobinie szczęścia znajdziemy na... I on, patrzcie, słaba atmosfera była w pierwszym systemie, gdzieś mi umknęło. Byśmy spokojnie mogli tutaj zrobić zdjęcie. Musimy polecieć na jakąś kwasową planetę, żeby zdobyć pleśń grzybiczną. Ale wykorzystamy do tego już bazę innych graczy po prostu. Przy okazji pokażę wam też, jak można sobie ułatwić poszukiwania, jeżeli macie problem z znalezieniem jakiejś tam konkretnej rzeczy, to można to zrobić spokojnie poprzez bazy innych graczy. Dolecimy do stacji kosmicznej i pokażę co i jak. No dobrze, jesteśmy na stacji kosmicznej. Jesteśmy w pobliżu teleportera. No i co teraz robimy? Szukamy planety, gdzie będziemy mogli ten trujące coś zdobyć, nie? Teraz mi uciekła tego nazwa. No i patrzymy. Ostrzowa planeta. Na Ostrzowej znajdziecie egzotycznego zwierzaczka, jeżeli byście szukali. Macie spaloną, także jeżeli byście chcieli sobie zrobić zdjęcie, możecie spokojnie wykorzystać też jałowa. My szukamy trującej. Generalnie teraz dopiero zauważyłem, że jest to Polak. Po nazwie bazy. No i poszukajmy pleśni grzybicznej. Frytowe gruszki, słodki korzeń.
mam jakieś grzybki, widzę przed nami, więc sobie do nich podbiegnijmy. Tam powinna być pleśń. Nie do końca grzybkowate te grzybki. Mam nadzieję, że to będzie to. Goddamit, rękawica hazmat. Zapomniałem, nie? O tym. Dobra, weźmy sobie szybko, zróbmy tą rękawicę. Tam do niej było potrzebne, zerknijmy. Metal chromatyczny i azotan sodu. Dobra, zaraz ogarniemy temat. Jest tylko po 17. Możliwe, że ja coś ustawiłem, ale pierwsze widzę, żeby można było ustawiać, ile chcemy, żeby wytworzyło. No nieważne, tak czy siak podołaliśmy, załóżmy naszą rękawiczkę. No i pozbierajmy grzybki, nie? Dobrze, powinniśmy mieć wszystko. Czyli weźmy, zróbmy kwas. No i możemy wytworzyć płynny materiał, ponieważ niestabilny żel wytworzyliśmy już wcześniej. Także i ten kamień milowy odhaczony. Kolejne ulepszenie plecaka nam wpadło. To teraz musimy wytworzyć wspomnienie podboju. Brakuje nam azotanu sodu. Ale też gdzieś tutaj mamy rafinator ciepnięty, nie? To sobie od razu przerobimy, bo tego sodu też mieliśmy trochę. Mógłbym w sumie tych rzeczy, nie? Trochę zostawić. Ile do tego potrzeba? 33, dobra. Zrobiliśmy? Ej, kurde, nie widzę. A zrobiliśmy, dobrze.
Przebudź wspomnienie, czyli musimy wrócić w kosmos, żeby je przebudzić, co zaraz zresztą zrobimy. No i aktywujemy napęd pulsacyjny. Kolejny kamień milowy odhaczony. Pozostaje nam osiągnąć trzeci punkt spotkania. Także zaznaczamy, wybieramy trasę ekspedycji, no i lecimy. Udało się nam od razu w trzecim punkcie spotkania wylądować, ale nim odbierzemy nagrodę, to możemy sobie poskanować. Odhaczymy od razu wtedy też ten dodatkowy, nie? Punkt, który jest potrzebny do... W sumie nie jest potrzebny, ale opcjonalny i na tyle dobry, że warto go robić. A właśnie, projekt badawczy, mi uciekła jego nazwa. Czyli co, trzecia faza ekspedycji skończona. Odbierzmy sobie jeszcze wszystkie nagrody. Te dodatkowe fazy, które nie są konieczne, są o tyle dobre, że powiększają nam nasz plecak, nie? Dają nam... Nie wiem, gdzie teraz mam te przedmioty. Tutaj jest do broni. Tutaj. Dają nam moduły rozszerzające do egzokombinezonu, dzięki czemu możemy rozbudowywać bez problemu nasz plecak. No i odbierzmy finalne nagrody. Berło Atlasa. No ja mam to berło, ponieważ już je odebrałem, nie? Ale... Skoro za darmo, to czemu nie, nie? Za darmo to dobra cena, słyszałem ostatnio. W ten sposób kończymy fazę trzecią. W następnym materiale robimy fazę czwartą. Także do zobaczenia zapewne pojutrze. Trzymajcie się, na razie.